1.5 minutes, please, for the ECR group. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Stan naszych lasów powinien stać się jednym z kluczowych wyzwań na przyszłe dziesięciolecia. W ostatnich latach obserwujemy z niepokojem proces niszczenia lasów. Pożary, nielegalne pozyskiwanie drewna, pasożyty, chociażby kornik drukarz. W skali świata powierzchnia lasów zmniejszyła się w ostatnich 10 latach, choć na szczęście na tym tle Unia nie wypada źle. W Polsce powierzchnia lasów systematycznie rośnie. Od 20% powierzchni kraju w roku 1946 do 30% dziś i planujemy dalszy wzrost. Polskie lasy państwowe są bardzo dobrym przykładem gospodarowania zasobami leśnymi. Ja myślę, że my powinniśmy się wymieniać dobrymi praktykami. Co roku w Polsce sadzi się 500 milionów drzew. Łącznie to niemal 60 tysięcy hektarów odnowień i zalesień. Niestety Unia często nie zachęca państw członkowskich do zalesiania i tak było, proszę państwa, w przypadku LULUCF-u w poprzedniej kadencji, gdy nie doceniono roli aktywnej gospodarki leśnej w redukcji emisji. Tak więc warto wymieniać się dobrymi praktykami. Polskie lasy państwowe są przykładem rozsądnego, właściwego gospodarowania na światowym poziomie. Dziękuję bardzo.